9 maja wspominamy świętą Katarzynę Mammolini, dziewicę. Katarzyna Mammolini, zwana także Bolońską lub Katarzyną de Vigri, urodziła się 8 września 1413 roku w patrycjuszowskiej rodzinie Benvenuty Mammolini i Jana de Vigri, profesora uniwersytetu. Była wykształcona i utalentowana. W wieku 10 lat została damą dworu Margerity, nieślubnej córki Mikołaja III d'Este, księcia Ferrary. Na dworze przebywała przez 4 lata. Nie pociągało jej jednak życie dworskie. Czas tam spędzony wykorzystała na naukę łaciny i przepisywania ksiąg oraz muzyki, grała na skrzypcach, tańca i malowania. Tworzyła przepiękne miniatury. Znajomość kultury i sztuki bardzo jej się przydała w późniejszym życiu zakonnym. Podobno odrzuciła propozycję małżeństwa. Mając 18 lat, wstąpiła do wspólnoty zakonnej, która wówczas przeżywała podział. Część mniszek wybrała regułę augustiańską. Pozostałe, wśród których była Katarzyna, skłaniały się do duchowości franciszkańskiej i reguły świętej Klary. Przyzwyczajona do wygód, jakie miała w domu, Katarzyna podjęła surowe życie, wykonując najniższe posługi. Kiedy mieszkańcy jej rodzinnego miasta, Bolonii, ufundowali klasztor klarysek, przeniesiono ją do niego z Ferrary. Została w nim przełożoną. Pozostawiła po sobie pisma ascetyczne, m.in. 7 broni duchowych, poezję i rysunki. Została obdarzona darem wizji, doznawała także silnych pokus szatańskich. Przeżyła kryzys duchowy, była bliska rozpaczy. Pan pocieszył ją, dając jej poznać swoją realną obecność w Eucharystii. Katarzyna była tak zachwycona, że nie umiała tego przeżycia opisać słowami. Przeżyła także wizję sądu ostatecznego. Przepowiedziała dokładną datę swojej śmierci. Zmarła, wymieniając imię Jezus, 9 marca 1463 roku w Bolonii. Pochowana została na cmentarzu, ale przy grobie natychmiast zaczęły się dziać cuda. Wkrótce przeprowadzono ekshumację i stwierdzono, że ciało jest nienaruszone i wydobywa się z niego piękny zapach. Powtórnie pochowano ją w kaplicy przy kościele Bożego Ciała w Bolonii, w pozycji siedzącej na tronie. W tej pozycji relikwie przetrwały do dziś. W Bolonii co roku, w dniach od 8 do 16 marca, obchodzona jest uroczyście oktawa ku czci świętej Katarzyny. Papież Klemens VIII w roku 1592 wpisał jej imię do Martyrologium Rzymskiego. Klemens XI beatyfikował ją 13 listopada 1703 roku i kanonizował 22 maja 1712. Bullę kanonizacyjną opublikował papież Benedykt XIII w roku 1724. Jest patronką Bolonii, artystów i malarzy. Wzywana bywa w obronie przed pokusami. W ikonografii przedstawiana jest w habicie klaryski z bosymi stopami. Jej atrybutami jest Dzieciątko Jezus, Księga, Krzyż i Lilia. Módlmy się. Panie Boże, Ty hojnie obdarzyłeś świętą Katarzynę, dziewicę, niebieskimi darami. Spraw prosimy, abyśmy naśladując jej cnoty na ziemi, zażywali razem z nią wiecznej radości w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.